Cześć, witajcie. Mam dzisiaj przyjemność porozmawiać o zdrowym odżywianiu z aktorką Tamarą Arciuch. Jesteśmy na planie serialu Lifting. Jesteśmy na planie zdjęciowym, w którym Tamara gra jedną z głównych ról. Witam cię. Chciałam się ciebie zapytać, jaki sposób odżywiania, czy masz jakiś sposób odżywiania, który uważasz za zdrowy? Jakiś konkretny sposób właśnie diety? Ja jestem przeciwniczką takich diet kartkowych, to znaczy, że ktoś mi powiedział, że coś jest zdrowe i teraz ja będę jadła rano to, po południu. Od lat już jakby skupiam się przede wszystkim na swoim ciele, na słuchaniu go. Testuję, co mi odpowiada, co mi po prostu szkodzi. Ja robię dokładnie to samo. I uważam, że chyba tak jest jakby najlepiej, bo wtedy dostosowujemy tą dietę do swoich po prostu potrzeb indywidualnych. Każdy z nas jest przecież inny, inaczej trawi, inaczej funkcjonuje rano, inaczej funkcjonuje wieczorem. Oczywiście w takim ogólnym, z takich ogólnych jakby zasad, w mojej diecie jest bardzo dużo warzyw, staram się jeść też dużo ryb, mało mięsa, ale są na przykład okresy, kiedy właśnie czuję, że może moje ciało potrzebuje więcej tego białka i wtedy to mięso się pojawia częściej. Jestem też przeciwniczką przetworzonej żywności, gotuję sama. Super, no to było moje kolejne pytanie, czy udaje ci się właśnie? Staram się, jak tylko jest taka możliwość i nie pracuję bardzo, bardzo intensywnie, to wtedy no, nawet moi domownicy mówią, że ja jestem troszeczkę szmrgnięta, bo jestem perfekcjonistką w kuchni i naprawdę bardzo się skupiam na tym, żeby te potrawy nie tylko były zdrowe, ale również smaczne. Tak. Jestem przeciwnikiem, bo uwielbiamy wszyscy jeść i więc takim moim głównym zadaniem jest skupienie się na tym, żeby te rzeczy były i zdrowe, i właśnie smaczne, żeby wszyscy chcieli to zjeść. I też nie przestrzegam tej diety jakoś tak bardzo restrykcyjnie, to znaczy... Słuchasz siebie, tak? Tak, słucham siebie i pozwalam sobie też czasami, jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, czasami również z nimi pizzę i jakieś rzeczy, które w powszechnym rozumieniu uchodzą za niezdrowe. Bo czasami po prostu dla podniesienia nawet takiego zwykłego nastroju, katowanie się cały czas, myślenie non stop o tym, że Boże, nie mogę tego, nie mogę tamtego, to powoduje, że człowiek jest tak zestresowany, że w rezultacie więcej szkody jest z tego właśnie stresu, niż z tego, że się skupiamy na tej zdrowej diecie. Poza tym masz trójkę dzieci, a to nie jest łatwe i wtedy pizzę, ja znam to z własnego doświadczenia, ja mam dwie córeczki, także tak. Nie da się też tak zdrowo, bardzo trudno jest jeść tak bardzo zdrowo, gdy mamy dzieci, a dzieci też. Tak, no pizza generalnie jakby była możliwość, to byłaby codziennie, gdybym na to pozwoliła. I ale udajesz sobie. Mój średni syn jest taki dość ciężki, jeśli chodzi o jedzenie, bo no z warzyw no to ma tam, nie wiem, trzy warzywa, które je, ale wtedy staram się na przykład, nie wiem, jak mu podaję zupę pomidorową, bo oczywiście tylko porob lubi pomidorową, no to w tą pomidorową tam mu zmiksuję jakieś warzywa, żeby on nie wiedział, że tam jest. Co tam jest dokładnie. Co tam jest dokładnie. I no starszy to już jakby sam ma swoje, też myślę, bo muszę go tam cały czas grozić palcem, że chipsy to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie. Ale no to też jest takie prawo młodości, że oni też muszą trochę sami siebie posłuchać, ale mam nadzieję, że wyniosą tych zdrowych nawyków z domu. Tak, to jest właśnie bardzo ważne. Podobno dajemy przykład i dzieci się uczą później, nawet jeżeli popełniają błędy, to później będą jednak kojarzyć to jedzenie, które mieli w domu. Mam taką nadzieję. Tak podobno jest też. Czytałam na ten temat, że właśnie tak. A powiedz mi, masz jakieś takie danie popisowe, bo mówisz, że lubisz właśnie, żeby były zdrowe i smaczne. Czy jest coś takiego, wiesz, każdy ma taki jakieś, nie wiem, sałatkę, albo jakiś koktajl, albo jakiś deser, który jest zdrowy i właśnie bardzo smaczny. Rzeczywiście chyba wychodzą mi sałatki. Też moi znajomi i domownicy mówią, że właściwie potrafię zrobić tą sałatkę dosłownie z niczego. Nie mam takich przepisów stałych, po prostu rzeczywiście patrzę do lodówki, co tam mam i mieszam jakiś tam, dodaję do tego dressing ze świeżych ziół, miksuję świeże zioła z cytryną, z oliwą. I te sałatki po prostu są dobre. Lubię też przygotowywać taką kuskus, ale nie kuskus, tylko z kaszy jaglanej. Zamiast kuskusu podaję kaszę, która jest
z warzywami, część jest grillowana, bakłażan, cukinia, papryka na przykład, część jest też świeżych. Do tego jest delikatny taki dressing właśnie z oliwy, z cytryny i dużo ziół typu kolendra, mięta i to jest rzeczywiście takie, jak mamy taki okres, że chcemy zgubić trochę kilogramów, no to tą jaglanką można się, że tak powiem, futrować, jak ja to mówię. Od rana do wieczora. Tak, od rana do wieczora. Taki detoks jaglany. Tak, jest to też właśnie... Forma taka oczyszczania. Detoks, a oprócz tego jest po prostu smaczne, naprawdę dobre i człowiek nie ma takiego poczucia, że Jezus, znowu ten po prostu na parze, tam jakiś bez smaku dorsz suchy czy coś tam. Można do tego dodać właśnie też jakieś mięso, jeżeli ktoś lubi potem, ale no, jak jest detoks, to lepiej bez mięsa, same warzywa i ta kasza jest dość taka fajna. Super, przepis wspaniały, naprawdę. Polecam. I smaczne na pewno. Jeżeli jesteś poza domem i pracujesz, i masz takie właśnie bardziej intensywne w pracy... Tu się zaczynają schody. I właśnie, jak wtedy sobie radzisz? To jest trudne, powiem szczerze, bo jeżeli jestem na planie i mam na przykład takich kilka dni pod rząd, że jestem po 12-14 godzin na planie, siłą rzeczy jestem skazana na żywienie cateringowe. I o ile czasem uda mi się wziąć ze sobą po prostu trochę swoich rzeczy i tam zjeść, no to czasami się po prostu fizycznie się nie da, kiedy wrócę wieczorem, jeszcze przygotować sobie rzeczy na następny dzień. Więc wtedy rzeczywiście żywię się tym cateringiem, a natychmiast mój organizm to czuje. I nawet przy dobrych, chociaż właśnie ostatnio coraz lepsze są te cateringi i też rzeczywiście ludzie, którzy prowadzą i zajmują się tym, dbają o to, żeby ten jadłospis też był zróżnicowany, to znaczy, żeby jeżeli ktoś chce mieć tą golonkę i tą karkówkę, bo chłopcy tam z kablami, to oni muszą się porządnie najeść, a my niekoniecznie musimy takimi rzeczami ciężkimi się obciążać, więc mają tu właśnie kaszę jaglaną albo jakieś rzeczy gotowane, czy na parze, więc jeżeli jest dobry catering, to można sobie poradzić, a jeżeli mam trochę czasu, to staram się po prostu brać tam ze swoje pudełeczka i się odżywiać swoim jedzeniem. A masz jakieś słabości? Coś takiego, co wiesz, że jest niezdrowe i czemu nie jesteś w stanie się oprzeć? Ojej, no pewnie, że tak, no. Co to takiego? Jakieś no, lubię, słodycze? No, słodycze nie, słodycze to nie jest mój, chociaż jak byłam teraz w ciąży, to jakoś miałam taki okres właśnie napadowy, słodyczowy, że chyba dlatego moja córeczka jest taka słodka, bo się opychałam tymi słodyczami. Naprawdę miałam taki, po prostu czułam, że ten organizm potrzebuje tego cukru, ale co było dziwne, nie tyłam. Więc widocznie rzeczywiście chyba to był jakiś sygnał organizmu, ale Bartek patrzył na mnie po prostu w szoku, bo ja nigdy nie jadłam słodyczy, a teraz wysyłałam go po jakieś ciastka, przywieź mi lody, przywieź mi coś. To tam, takie zachcianki ciążowe. Zachcianki, tak? I potem przez jakiś czas po porodzie dłuższy też się to utrzymywało, ale już przeszło. I znowu jak ja to mówię, ze słodyczy to ja śledzię. Z takich słabości, no lubię na przykład, no Boże, że teraz jest lato i ten z grilla te rzeczy, wszystkie te mięska i nawet kaszankę mi się zdarza zjeść. Ale nie na słodko, bo większość osób ma właśnie takie słabości do słodyczy, lody albo jakieś ciasta. Tak, no ale to nie, to w moim przypadku niekoniecznie, natomiast no, też z takich właśnie rzeczy trochę cięższych, no to... To czasami sobie też takie, czy lasagna, na przykład taka z tym beszamelem i z tym wszystkim. Czyli to ciężkie takie raczej. Ciężkie, ale już dawno tej lasagni nie jadłam, bo rzeczywiście jak się tym człowiek obie, to potem to ciężko się ruszyć. Później się je kaszę jaglaną przez tydzień. Tak. No właśnie, powiedz mi, co robisz, żeby trzymać formę? Czy jeszcze aktywność jakaś fizyczna do tego dochodzi? Bo rozumiem, że jak cięższy masz czas, po takim cięższym jedzeniu, starasz się robić jakiś właśnie detoks i jeść tak zdrowiej trochę, dbasz o to wtedy, żeby regulować, żeby po prostu być w tej dobrej formie. Tak. No, jeżeli się jest jakiś taki okres, na przykład jak jadę na wakacje, staram się nie myśleć o tym zbytnio, znaczy nie katować się tą myślą, że o matko, teraz zjadłam coś tam i teraz, jeżeli mam ochotę, to jem późno, czasami wiadomo, jak na wakacjach się idzie gdzieś na kolację. Ale i tak często wybieram ryby, no bo jesteśmy gdzieś tam w tych krajach, bo załóżmy gdzieś tam śródziemnomorskim, to wiadomo, że te ryby są tam przepyszne i więc mam też takie poczucie, że, ale no jak w zeszłym roku pojechaliśmy do Włoch, no to już... Już było, już i te spaghetti pojawiało i te pizze właśnie, ale propozycja jakoś, te też dziwne rzeczy, jak nie przytył, bo
Nie wiem, czy oni mają te rzeczy tak dobre, po prostu tak świeże i to wszystko jest jakieś takie... Może na wakacjach inaczej się to po prostu trawi. Może to dużo pływałam, może do tego. Ale już poważnie mówiąc, to staram się w miarę możliwości trenować taki ogólnorozwojowy taki trening. Trzy razy w tygodniu przyjeżdża do mnie trenerka. Oczywiście, jeżeli nie pracuję po 14 godzin dziennie, to mam od jakiegoś czasu, bo nie byłam w stanie się sama zmobilizować, więc postanowiłam poprosić o pomoc, a właściwie Bartek mi zafundował ten taki prezent w postaci osobistego trenera, z którego już w tej chwili oboje korzystamy. I to jest rzeczywiście bardzo takie rozwiązanie wspaniałe, mogę powiedzieć, bo dziewczyna przyjeżdża i masz daje wam godzinę wycisk. I daje nam wycisk i nie ma zmiłuj się i nie ma po prostu... Tak. A oprócz tego ostatnio się zajęliśmy, bo też szukaliśmy takiej aktywności, żeby była na świeżym powietrzu. I zajaraliśmy się, jak to mówi się potocznie, Nordic Walkingiem. Bo ja jakoś tak zmuszałam się po razy, żeby spróbować biegać i tak dalej. No jakoś mi to wyjątkowo nie szło. No wiadomo, też jest rower latem, wiosną, ale Nordic Walking można uprawiać w każdej porze roku, każdą pogodę. Jest to taki sport, kojarzy się oczywiście, że to dla seniorów i dla dziadków, ale naprawdę odczarujmy to i to nie jest tak. Jeżeli ktoś nie uprawia i nie lubi takich, nie jest triatlonistą, czy nie lubi takich sportów ekstremalnych, to rzeczywiście to chodzenie z tymi kijami, ja też myślałam, że tam idziesz sobie z tymi kijkami, tak sobie tylko machasz tymi rączkami, a to nie. Byliśmy na takim zgrupowaniu właśnie na zawodach ogólnopolskich i pani trenerka, która tam pokazywała wszystkim, jak to się chodzi, jak ona wyrywała z tymi kijami do przodu, jak ja zobaczyłam, że to po prostu nie da się właściwie wolno iść, jeżeli się idzie prawidłowo. Aha. I rzeczywiście 95% mięśni jest uruchomionych i naprawdę czy właśnie dla kobiet po ciąży, kiedy jeszcze nie można za bardzo intensywnych ćwiczeń wykonywać, żeby tak wrócić sobie powolutku do tej formy, to jest sport idealny. Dobrze wiedzieć. No, naprawdę polecam i nie wymaga to jakichś specjalnych ani miejsca, można iść gdziekolwiek, bo można i po ulicy iść, bo tam są specjalne takie nakładki na takie, no i po lesie oczywiście jest wtedy bardzo przyjemnie, na świeżym powietrzu. A powiedz mi, w serialu Lifting jesteś jedną z głównych bohaterek, gdzie akcja tego serialu toczy się w klinice medycyny estetycznej. I co myślisz w ogóle na temat takich zabiegów i takiego też dbania o siebie z zewnątrz właśnie poprzez różne zabiegi czy operacje? Znaczy, operacje mnie przerażają. To jakby tak mówię... Miałabym sobie coś tutaj przecinać, naciągać, albo tu sobie coś wycinać. O Jezus, to mam aż po prostu dreszcze. Ale w serialu będziesz miała wycinane i naciągane. Oczywiście, no w serialu jakby to jest tam pokazane wręcz w absurdalny sposób, że te kobiety już właściwie spędzają całe swoje życie w tej bo sobie poprawiają tu piersi, potem pupę, potem nogi pod pupą, potem korekcja powiek, szyi, wszystko można sobie poprawić. To wydaje mi się, że to wynika, że to jest jakiś bardziej problem psychologiczny jednak u ludzi, że taki jakiś totalny brak akceptacji siebie i też brak akceptacji nie wiem, od partnera na przykład, czy od kogoś, na czyimś zdaniu nam zależy, powoduje, że właśnie szukamy i upatrujemy w tych ciągłych poprawkach jakiejś drogi do szczęścia, ale wydaje mi się, że jest to droga taka dość, znaczy uliczka po prostu ślepa, no bo w pewnym momencie przyjdzie ten już moment, nie ma co że poprawić. Trzeba się wystarzyć i potem znamy te przypadki kobiet, które się po prostu doprowadziły do stanu strasznego tymi operacjami. Jestem zwolennikiem takiego zdrowego rozsądku, znaczy są zabiegi, z których korzystam i się do tego po prostu przyznaję. Korzystam z lasera na przykład, który po prostu odnawia moją skórę. Raz na rok robię sobie taki strasznie hardkorowy zabieg, który powoduje, że po prostu skóra mi się odnawia. Dwa dni czy trzy nie wychodzę z domu, wyglądam okropnie, ale nic sobie nie wstrzykuję w tą twarz, nie mam takiego poczucia, że robię jakieś dziwne historie. A no przy moim zawodzie, kiedy ta skóra jest obciążona, oprócz tego no pracuję tą twarzą, więc no, coś tam muszę robić. No i używam dobrych kosmetyków, ale też staram się, żeby one nie były nafaszerowane chemią. Patrzę po prostu na to. Na skład. Na skład. Ostatnio moja koleżanka na przykład zaczęła wyciskać samodzielnie jakieś olejki. I od niej sobie kupiłam taki zestaw wspaniałych kosmetyków, które cudownie pachną
i po prostu są czystą naturą i to jest no, wielka przyjemność. Tak. A powiedz mi, czy masz czas, żeby odpocząć, żeby zająć się tylko sobą? Nie. Nie, to chyba dopiero jak dzieci już wyjdą z domu. Nie mam takiego czasu. To znaczy jedynym takim czasem, na który sobie pozwalamy, to jest jakieś, nie wiem, 5 dni na przykład takiego jakiegoś wyjazdu z Bartkiem. Uciekamy po prostu, czy na tydzień gdzieś sami, żeby naładować akumulatory, żeby pobyć właśnie razem, żeby jakość naszego życia, naszego bycia razem i bycia w związku po prostu razem odbija się na wszystkich domownikach. My jeszcze mamy też blisko dziadków, więc żyjemy w takim dość dużym, jak to mówię, kondominium i rodzina wielopokoleniowa. No i my jesteśmy takim motorem tej całej rodziny, więc musimy jakby dbać też o siebie i o swoją relację, żeby wszystkim było nam dobrze. I polecam to też, jeżeli oczywiście ktoś może, no bo nie każdy sobie może pozwolić na zostawienie dzieci, bo nie ma dziadków blisko albo po prostu nie chce tego robić. My czasami to robimy i sprawdza się dobrze nam to. Działa. Oczywiście no teraz malutka ma 8 miesięcy, no więc siłą rzeczy to jest niemożliwe, ale myślę, że za chwilę już uciekniemy na chwilę. Macie teraz plany jakieś już na wakacje wspólne, na jakiś wyjazd? No z tym jest trochę ciężko, bo Bartek bardzo dużo pracuje teraz i czekamy na taką jakąś lukę, która nam wskoczy i gdzieś uciekniemy. A twoje plany na najbliższe miesiące? Dużo pracy? Pracę tak umiarkowanie. To znaczy będzie teraz no jest lifting i są jakby też działania promocyjne związane z liftingiem. Potem mam nadzieję będzie druga seria tego jakoś jesienią. Jesienią też szykuje mi się film, z którego bardzo się cieszę, bo tak jakoś to kino dawno nie sięgało po moją osobę i mam nadzieję, że tutaj się to uda i że to wrócę trochę na tą półkę fabuły. Wspaniale byłoby Cię zobaczyć na dużych ekranach. Bardzo bym chciała również, żeby to poszło dalej. Dziękuję Ci w takim razie. Dziękuję. Trzymam bardzo kciuki za zdrowe odżywianie, za to, żebyście mieli czas na odpoczynek, coraz więcej tego czasu, żeby odpocząć, ale nie za dużo, żeby tak, też... Tak, tak, żeby ja, tak, najlepiej, bo za dużo jest, też niezdrowo. Jak jest harmonia, że jak jest i praca, i trochę pracy, i trochę też czasu dla siebie, to wtedy jest idealnie. No ale najczęściej u nas jest tak, że albo jest strasznie dużo pracy, a potem na przykład jest 3 miesiące, że nic. I człowiek mówi, Boże Święty, telefon nie dzwoni, i co się dzieje. Także ten, równowaga jest najlepsza, aczkolwiek ciężko w tym zawodzie ją zachować. Ale życzę Ci tego, bo to jest też bardzo zdrowe, bardzo ważne jest, żeby właśnie zadbać o tą harmonię i ten balans w życiu. Prawda. I w diecie. Dziękuję Ci pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Wam też. Thank you.